Dzień dobry wszystkim, z tej strony Miss Naleśnik! Kilka dni temu dostałam nowe pluszaki niespodzianki Cutie Titos! Wyglądają tak smacznie, że zrobiłam się aż głodna na ich widok. Wszyscy z was, którzy lubią naleśniki, tortille, burrito, są proszeni o zostawienie łapek w górę pod tym filmem! Kotku, czy od dzisiaj będziesz moim burritosem? Nie będziesz się nazywał Kotoj, tylko Burritos? Panie Burritosie, czy mogę cię zjeść? Nie? Nie mogę cię zjeść? No weź, wyglądasz bardzo smacznie w tym naleśniku. No może jednak, nie? O! Wszystkich pluszaków Cutie Titos jest aż 12 i mają one różne stopnie ostrości. No wiecie, burrito też potrafi być czasami średnio ostre, bardzo ostre albo takie mega pikantne. Te stopnie ostrości oznaczają też rzadkość tych pluszaków, więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj trafić jakieś takie mega, mega rzadkie. No ale jak widzicie, mam tylko 9 opakowań, a pluszaków można uzbierać 12, więc na pewno nie uda mi się wszystkich zdobyć. Jesteście gotowi, żeby otworzyć tego naleśniora? Co tutaj będzie za smaczne zwierzątko? Ojeja, jakie to jest miłe w dotyku. Takie jak mój kocyk, kiedy byłam Miss Naleśnikiem. Jeżeli byście z czymś takim szli po mieście, to wierzcie mi, że wiele osób by się nabrało, że serio trzymacie w ręce jakąś tortillę, albo kebaba, albo burrito, albo po prostu jakiegoś naleśnika. No dobra, chyba trzeba to tak wyciągnąć. Wow, jest już! Wygląda mi to na jakiegoś misia, albo może królika. No dobra, otwórzmy go z tego naleśniora. Na jego tyłeczku już widzę, że mamy tutaj zaznaczony stopień ostrości. Czy to jest królik? No powiem wam, że nie wiem. O, jest lista, to zaraz sprawdzimy. Tak, moi drodzy, to jest banito, czyli króliczek. Ten malutki kocykoplacek tortilli wygląda świetnie. No i sam pluszak też jest naprawdę śliczny. On jest taki troszeczkę, wiecie, cięższy, bo w środku jest chyba wypełniony jakimś grochem albo czymś takim. Nie ma w środku samego puchu, przez co go się tak fajniej trzyma i on też po prostu ładniej wygląda. No dobra, ale przyjrzyjmy się tej karteczce. Z tego co widzę, jego rzadkość to jest medium, czyli taki średnio ostry. Jego imię to Hoppito, a urodziny ma 21 kwietnia, czyli całkiem niedługo. O to mi właśnie chodziło. Z tyłu tej kartki mamy listę wszystkich pluszaków do zdobycia. I zobaczcie, tutaj są takie mega, mega rzadkie, super ostre. Zobaczcie, tu jest nawet małe prosie. Ten pluszak nazywa się Oink Ito i jest nawet Despacito. Co? To jest chyba foczka. No nie, to Despacito i prosiaczka chce najbardziej trafić, no i oczywiście te rzadkie. Lecimy w takim razie dalej z naszymi burritosami. Muszę tutaj bardzo uważać, jak przecinam tymi nożyczkami, żeby nie zahaczyć o ten kocyk, bo nie chciałabym go uciąć, bardzo bym wtedy płakała. No i uwaga, uwaga, co tu będzie? O, to jest chyba ten piesek? To jest, moi drodzy, kot, a nie pies. Troszeczkę mi się coś tutaj pomyliło. Nazywa się Pousito i jego ostrość jest na najniższym stopniu, czyli dla ludzi, którzy nie przepadają za ostrym jedzeniem. Powiem wam, że ja troszeczkę lubię od czasu do czasu coś ostrego zjeść, ale tak wiecie, tak nie do przesady, żeby nie wypalało gęby zbyt mocno, bo wtedy już w ogóle nie czuć smaku i nie jest wtedy jakoś bardzo przyjemnie. No dobra, uwaga, uwaga, kto tu będzie? Kto tu będzie? Czy to jest ten sam, co poprzednio? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zaraz zobaczymy, się okaże. Nie, to jest ktoś inny, na pewno. Któż ty jesteś? Nie mam pojęcia, jakiego nazwę przeczytać, ale wydaje mi się, że to jest Chihuahua Chito? Chyba to jest po prostu pies Chihuahua, nazywa się Pepito, ma urodziny 14 maja, czyli tak troszkę za ponad miesiąc. No i jak widzicie, jest on tutaj na medium, czyli w tym momencie z tej średniej ostrości brakuje mi jeszcze tego prosiaka. Ja chcę tego prosiaka, szybko! Pepito, Pepito, nie bądź smutny, to nie jest tak, że ja wolę prosiaka od ciebie. Po prostu chciałabym jeszcze dostać prosiaczka, ale ty też jesteś prześliczny, jakie one są, słuchajcie, miłe w dotyku, nic tylko... Nie tak tarmosić. Nie wiem, czy macie też tak jak ja, ale im dłużej otwieram te pluszaki, tym bardziej robię się głodna.
bo to naprawdę wygląda smakowicie. Nawet te pluszaki takie są smakowite, kąski z nich. Uuu! Cóż to za różowy? Jego stopień ostrości to różowa, błyszcząca papryczka, czyli to jest ten mega, mega, mega rzadki! Ohoho! Wiemy już, jak wygląda. Nazywa się on Sweetito i jak widzicie, znajduje się on tutaj, na samym dole. Super ostry Sweetito, mega rzadki. Teraz już wiemy, jak wyglądasz. Dzień dobry. Powiem wam, że już coś tak czułam, jak zobaczyłam ten taki bardzo mocny kolor różowy, że to będzie coś rzadszego. Fartnęło mi się nieźle, ale teraz ma być tutaj prosiak. Ja chcę prosiaka. Prosiaka, prosiaka. Proszę, proszę, bądź prosiakiem. No na pewno, to nie prosiak. Czy to jest jakaś panda albo jakiś, nie wiem, miś koala? Nie, słuchajcie. To jest ta foka, Despacito! Tutaj z tyłu ma nawet malutkie płetwy. No wygląda czadersko, jaka słodka jesteś! Albo słodki, raczej słodki, bo jesteś Despacito, no nie? Despacito ma urodzinki 20 października. Mam nadzieję, że dobrze przetłumaczyłam z angielskiego nazwę miesiąca, bo powiem wam, że no mogę się pomylić, więc jeżeli się gdzieś pomylę, to przepraszam was, po prostu nie umiem, no trzeba było się uczyć w szkole tego angielskiego, to bym teraz umiała, tak nie umiem, no. Mam tak dużo już tych wszystkich tutaj kocyków, że będę mogła chyba niedługo je połączyć w całość i zrobić kolejny wielki naleśnik, taki drugi do kompletu. Pamiętajcie, moi drodzy, o łapeczkach w górę, no i też zostawianiu subskrypcji. O nie, zobaczcie, w środku została ta folijka srebrna. I kogo my tu mamy? Na pewno ktoś inny. Dobrze jest, słuchajcie, nie mam żadnej powtórki jak na razie. I kim ty tutaj jesteś, mój drogi? Widzę, że się bardzo smacznie oblizujesz. Już widzę, że on ma tutaj pomarańczową papryczkę, czyli to będzie taki najłagodniejszy pluszaczek. No i kim ty jesteś? No oczywiście jesteś pieskiem, papito, nazywasz się Bellito i urodziny masz 18 listopada. Jeżeli któryś z pluszaków ma urodziny w ten sam dzień co wy, to koniecznie zostawcie komentarz, koniecznie pochwalcie się, a wtedy was oblizę swoim jęzorem ten prześliczny Bellito. Przed nami jeszcze 3 ostatnie burritosy. Jest to, moi drodzy, też pierwsza seria, więc tak jak mówiłam już chyba wcześniej, jest to nowość. O nie! Znowu mi to pazłotko uciekło. Nie wiem, czy nie lepiej, słuchajcie, otwierać je od dołu. Wow! Jaki fajny! Co to jest? Na tyłeczku ma czerwoną paprykę, czyli jest to ostry pluszak. I kim ty jesteś, mój drogi? Kim ty jesteś? Slotito to leniwiec. Nawet jego wzrok pasuje do leniwca. Nazywa się on Speedito. Co? Leniwiec niby ma być szybki, o co tutaj chodzi? Oni sobie jakieś jaja z tymi imionami chyba zrobili. I zobaczcie, ma urodziny 11 lipca, czyli 4 dni po moich urodzinach. I wyglądasz naprawdę świetnie, no leniwiec mi się trafił, a gdzie moje prosie jest? To już jest przedostatnie opakowanie, czyli tutaj musi być prosie i najlepiej w tym ostatnim ma być ten jeszcze mega rzadki i będę naprawdę spełniona, zadowolona i będzie mega super. Zobaczmy, kto tu jest, jakiś niebieściutki, dobra, takiego nie mamy. Stopień ostrości jest ostry, czyli będzie to jakiś rzadki. I uwaga, uwaga, jest to, słuchajcie, kotek, Lakito. To jest, słuchajcie, ten tutaj ziomeczek. Mamy jeszcze Speedito, czyli brakuje nam z tych ostrych jeszcze 2 pluszaków. Jego imię Lakito na pewno ma jakiś związek ze szczęściem, więc może jeżeli tego pluszaczka nosimy ze sobą, to wtedy trzyma nas się fart. Kto wie, kto wie. Urodziny ma, słuchajcie, 17 sierpnia. O ja, ale jaja, mój tata wtedy ma urodziny. Ostatnie opakowanie i musi tutaj być ten prosiak. Ja chcę prosiaczka, prosiaczka, takiego fajnego prosiaczka. Proszę, bądź tutaj, prosiaczku. Prosiaczek, 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 prosiaczek. No nie, to na pewno nie jest już prosiaczek. Kim ty jesteś, mój drogi? To jest, słuchajcie, misiek. No zobaczcie, ewidentnie miś. Bym chyba nawet bardziej powiedziała, że to jest jakaś taka trochę panda,
Nazywa się on Frostito. A, czyli to jest taki, wiecie, niedźwiedź arktyczny jakby. Frostito urodziny ma 9 września i tutaj na samym dole ma napisane, że uwielbia rozdawać darmowe przytulaski. Czy byście się przytulili do takiego słodkiego misia? Na dole pod filmem koniecznie zostawcie komentarz, w którym napiszecie, jaki Cutie Tito spodoba wam się najbardziej. No i oczywiście też nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, lajkować tego filmiku i oglądać innych filmów.